Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Boluzia, ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015 na naszej zajebistej serii singla od Bizona do Aleksana. Ze mną w tle jest Arek. No cześć. Oraz Tanasz. Siema. I jak już wcześniej wspominałem w poprzednich odcinkach, jeszcze jak byłem u Brunczusia, lecimy sobie z obornikiem z kurnika. Tak, akurat ostatni odcinek zimowej serii raczej, bo raczej tak już się powtórzę, że kolejny raz raczej, jeszcze raz raczej, nie ma już zrobić, nie ma co robić już w kolejnym odcinku zimowym, lecimy sobie z wiosną, żeby ta seria nie trwała za długo. Lecimy do naszego wspaniałego zestawu. Czekajcie, moment, bo będę musiał wszystko sobie rozkminiać, bo dawno nie grałem na tej kierownicy, przyzwyczaiłem się znów troszkę do Logitecha. Teraz będzie porozkminiać trzeba, a nie, mamy panel cały włączony, wszystko ok. Dzisiaj taki odcineczek, bardziej taki zluzowany, jak to zazwyczaj bywa na tej serii. Dwie kamerki oczywiście, bo to wam się spodobało. Już na poprzednim odcinku tak było i myślę, że właśnie ta seria singla będzie miała ten wyjątek taki, że będzie właśnie podwójna kamerka. Bo na wszystkich innych seriach, jak gram z chłopakami MP, no to nie ma sensu rzucać kolejnej kamery, bo już bym zastawił cały ekran. Czekajcie, teraz trzeba dobrze i umiejętnie się ustawić, żebym ja mógł to ładować i żebym miał odpowiednio miejsca. Czekajcie, moment, którym było kamera? Dobra, jest ok, oddalanie było tak. Myślę, że będzie całkiem w porządku. Dobra, no, tutaj damy... też tak myślę, że będzie całkiem dobrze. Dobra, lecimy sobie do tego i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat, co tam się na kanale dzieje, bo jak widzicie, no aktywność troszkę słaba. Spodobane kilka rzeczy, tak, wróciłem od Brączka, no wiecie, wiadomo, dziewczyna, ze znajomymi się spotkać, no i jeszcze trafiło nam się to wspaniałe, przezajebiste euro. Przez to ja wykupiłem sobie pakiet i totalnie nie ma czasu na popołudniu, żeby coś zrobić, bo tak mnie te mecze wciągły, że uwierzcie, wolę sobie pooglądać to, póki jest euro, bo euro jest to 4 lata. Czekajcie, będę chciał sobie tu dobrze, o. Jakoś mam nadzieję, że dam radę to ogarnąć, bo jak widzicie, strasznie mało miejsca. Miałbym ładowarkę Merlo, coś w tym stylu, byłoby całkiem... Czemu ona nie dosypało mi do końca? Czekajcie. Czekaj, moment. Moment, bo tu mi się coś zknopciło. Zbugowało się. Czekajcie, zamknę sobie widły. Jezu, kurde, nie lubię takich sytuacji, bo... Dobra, widły zamknięte. Czekajcie, musiałem to ogarnąć, bo nie wiem czemu, ale... Od razu mi się to nabrało za wysoko, chyba trochę trigger mam ustawiony. I teraz tak, mówię, ta aktywność na kanale to tak jest, bo jest. Jeszcze ten mój ukochany, wspaniały internet też nie chce ze mną współpracować. Dobra, tu jakoś postaramy się wydrzeć, ten obornik jest ok. Internet nie chce współpracować, mimo że dzisiaj oddana jest całkiem w porządku. Fakt, że to nie MP, bo już powinna polecieć 13, powinny polecieć bolusiowo zaraz na dniach. Kurde, właśnie, kurde, się przesiadłem, bo mi się wsuwa ta od klawiatury. Muszę sobie to ogarnąć. Czekajcie, już siadam do naszej 912. Dobra, odpaliła, ważne, że odpaliła. I tak to jest, że kurczę, nie ma kiedy tego nagrać, bo mi ten internet laguje, więc raczej na dniach teraz pojawią się serie singla, ale nie mam co narzekać z racji tego, że mam dobrą, zajebistą, czystą wersję mapy, gdzie na dniach powinna się już pojawić w naszych odcinkach z Bolusiowa poprawiona wersja i u was również do pobierania. Czekajcie, bo tu muszę sobie rozkminić, bo tam trochę mi się wiesza za te karmniki i przez co to tak... A tutaj akurat mamy trigger, póki ja nie podniosę sobie od razu. Dobra, lecimy jeszcze raz. Ale się wbiłem tu. Dobra. Mamy, już nie będę teraz zamykał. Bo i widzicie, przez taką pracę, gdzie ja muszę się skupić, nie mogę sobie normalnie pogadać. Ale to moment, zaraz wszystko ogarniemy. Tak jak mówię, jest to euro. Przez te euro popołudnia mi odchodzą, można tak powiedzieć, bo mecze, gdy zaczynałem się od godzinki 15, akurat ten pierwszy tydzień taki był z racji tego, że były po 3 mecze dziennie. Teraz już normalnie wszystko będzie, że tylko po 2 mecze dziennie, tam o godzince chyba 15 i 21, albo 18 i 21. Także będzie już można troszkę ponagrywać, mam nadzieję, i ten internet się ustabilizuje, także no...
euro eurem i teraz jeszcze czekam właśnie, chcę przysiedzieć troszkę przy naszej tej mapie, aby zrobić to nasze Borusiowo już poprawione. Jest na sam początek, można powiedzieć, że jest całkiem w porządku. Aha, czekajcie, ja będę miał chyba fulla na pierwszej przyczepie. Tak mi się wydaje bynajmniej. Przynajmniej, no tak, ktoś już mi mówił, że bynajmniej mówię mylę z przynajmniej. Jakoś tak się przyzwyczaiłem, goły. No, no właśnie, babcia też tak myśli. Czekajcie. Słucham? Słucham, halo? Dobra. Czekajcie. Halo, policja? Postawię się na ziemi. Zawadam się o karmniki, przepraszam z góry. Tu mi się wysypało, bo już się nabrało. Ja cię kręcę w takim kurniku, takim zestawem. To nie uwierzcie, nie jest dobra. Dobra sprawa. Na miejscu ja jestem. Babcia, wejdź no widły, pomóż mnie no trochę. Ale ktoś podpalił. Ale kto? Przyjechała straż. Czekajcie. No i syna nie ma w domu. Kurde, te widły mam złe, dlatego tak jest. No... Dobra, jak to zleci sobie spokojnie, bo tu inaczej nie mogę nasypać na tył przyczepy. Czekajcie, do góry lekko. O, jest okej. I teraz właśnie mówię, chcę skończyć to Borusiowo, na szybko. Chcę, żeby ona chodziła wreszcie, porządnie dość. Jeśli chodzi o sam początek, już jest dobry, bo przełożyłem tylko ją. Wiecie, wszystkie gospodarstwa, wszystko identyko, piec jest poprawiony, działa już normalnie. Mam nadzieję, że już po całym przerzuceniu mapy nic znowu się nie zbuguje i nie będzie żadnej rzeczy, która to zbuguje i znów nie będzie mi to działało. Bo to było przez podstawę po prostu mapy, że ten piec nie działał, nie mógłbym tego naprawić. Teraz mam nadzieję, że już wszystko będzie całkiem w porządku i będzie wszystko chodzić. Ja na sam początek, jak mówię, przerzuciłem mapkę, od razu biłem sobie. No i miałem na całe szczęście, powiem wam, bo miałem 280 FPS na hike. I wiecie, tam wszystkie te renderowania na 8. Miałem właśnie fajnie, bo było prawie 300 FPS na gospodarkach, oczywiście bez maszyn. I 400 prawie na polach, także no jak na moją mapę to i tak jest ten... Ja to chociaż będę chciał, żeby nie było tych ścinek takich, przez które, tak wiecie, to strasznie, strasznie uprzykrzało grę. No i właśnie to powodowało, że się ta kamerka nam nie zgrywała. Tak jak jeszcze chłopaki nagrywałem Actionem, bo ja gdy nagrywam Frapsem, nie mam z tym problemu. O, będzie chyba full no, zaraz. Ja nie wiem. Ale ja wiem, dobrze. I mam nadzieję, że już teraz jak poprawimy, wszystko będzie w porządku. Czekajcie. A, tutaj dęba stanął prawie, że... Dobra. Słucham? Dęba stanął, babcia! Zgłaszam. Kurde, kiedyś ten tekst miałem wbity w banie. Wybuch w serce, ktoś nam podpalił w serce. Ja mam pod komentarzem chyba 100 łapek. Ej, ogólnie chłopaki, dlaczego wy nie jesteście w szkole? Bo wiecie, jest godzinka 11. Ja z chłopakami już gadam tu od półtorej godziny. Ja wiadomo, że nie w szkole, bo sobie nagrywam, bo ja już jestem po szkole. A chłopaki, wy czemu nie? No, ja nie wiem. Babcie jest de beściak. Nie, powiem wam, podoba mi się ten tour. Dobrze, nie brałem żadnego joysticka. Słucham? Czekajcie, muszę wybrać sobie z całego dołu. Dobra. No. Babcia, powiedz mi, co u ciebie słychać. Bo już kurde, coraz częściej jesteś u nas na odcinkach i pochwal się, co będziesz miał w najbliższym... Co będziesz miała, przepraszam, w najbliższym tygodniu. Internet. Internet nowy, no właśnie, Arek będzie miał nowy internet, co umożliwi mu na pewno bycie chociaż u nas na odcinkach w tle, no bo na razie jeszcze komputer nie pozwala na to Arkowi, żeby... Chyba, że zrobi format, o którym rozmawialiśmy, bo to by mu na pewno pomogło. I kupi RAM. I kupi RAM. No. To mi się wydaje, że teraz czekajcie, trochę tu ze środka jeszcze odbierzemy, bo mi spadło. Czekajcie, najlepiej to będzie teraz tak, wyjść z ciągnika. Pójść tutaj do naszej głównej bestii.
Mamy 80%, no. Tylko nie wiem na której przyczepie. Dobra, będę sypał jeszcze na obie. Postaram się tu nasypać dość porządnie. Ogólnie tak, 10 minut ładowania dwóch przyczep, no to troszkę nam to schodzi, jak sami widzicie. Lepiej by chyba było, jakbyśmy... Kurwa, te karmniki. Ogólnie złe widły sobie wziąłem, wiecie? Czekajcie, moment. Złe widły, bo nie musiał... I tak ten obornik jakoś tam uda mi się wyrywać, bo nie chciałem, żebyście później hejtowali, bo normalnie jakbym wziął widły te wsuwane, poczekaj chwilę, to bym raczej tego obornika nie wyrwał. A i tak widzicie, z tego nie korzystam, bo mnie to wkurza. Czekajcie, co tam mówisz? Co tam, Marek? Nie dokończyłeś coś, mówiłeś, że na razie to, że jeszcze komp nie pozwala na to. Komputer, no z nami na bolusiowie będziesz miał ciężko, bo jak wczoraj na Knuston miałeś tyle FPS-ów i ta gra nie sprawiała ci radości. Wiesz, no, Knuston to kurwa jeszcze bardziej laguje niż bolusiowo, nie? No wprawdzie. No, 30 FPS, na medium miałem na bolusiowie 30 FPS, czyli na low powinienem mieć tam trochę, aha, na tej zoptymalizowanej teraz. No to dobra, no to Arek udało się Arkowi wrócić, bo się naprawdę przyda, bo Adaś go potrzebuje, Adaś go totalnie potrzebuje, z racji tego, że no już wiecie sami, teraz sieczkarnię będzie Adam zakupował. Trzeba nam ten obornik poładować, w końcu no Adam nie będzie nam cały czas ładował tego obornika tym swoim Merlo. Jestem ciekawy, jak właśnie poradzi sobie Merlo tutaj w ładowaniu, wiesz? W tym, bo ona jest duża. No. Adam jakieś takie zmiany porobił na tym gospodarstwie, jak ja tam wietę, a to wszystko, kurde, wieta wymienię, kurde. No, ty będziesz miał nowego John Deere'a, którym nikt nie jeździ w ogóle, bo Adam ci go zostawia. No. Adam, kurde, on go nie dociera nawet, ja mówiłem mu tam odpal, że nie pochodzi 30 godziny. Niech on się dotrze trochę, 30 godzin, chłopie, musisz go docierać, nie? Jo. A on mówi, Adam mówi, ja mam ten fach w ręku. Ja mam metoda natryskowa. No, metoda natryskowa, ja go będę docierał, ja mówię, chcę dotrzeć, to sobie możesz na miejsce co najwyżej. No. Ogólnie, no. Ogólnie czekaj tam może, bo dawno, miesiąc, i żeś tam nie słyszeli, co niektórzy, ja babkę zawołam zaraz. Zawoła cię o, czy niech śpi? A może być babko obudzi, prawie dzisiaj ten dłuższy trochę odcinek zrobimy. No to dobra, to ja idę pojem jej, żeby przyszła, zaraz ja idę. Dobra. Się. Wiem, gdzie czekam. Czekajcie, tutaj sobie machnią. Polecimy chyba na to nowe pole. O, cześć babcia. Stała babcia? Cześć. Jak się spało? Długo i niewygodnie. O, czemu babcia niewygodnie? Jak źle sobie pościliłaś? Nie. Uładowałem telefon i ładowarka pod plecami mi leżała i teraz... O, to takiego pręga masz na plecach teraz, jo? No. Oj, babcia. Kurwa. Raz pamiętam, jak żebym szyła sobie te... ciczko noszę, żebym coś szyła i pamiętam igłę, żebym wbiła w łóżko, później żebym zapomniała. Rano się budzę i całe plecy rozcięte mam, kurwa. Oj, no, babcia, co tam babcia u ciebie jeszcze słychać? A nic, poza tym, że Stachu w szpitalu. O, a co się Stachowi stanęło? A udar. A, no to w tych czasach. Leżał później na słońcu i udaru dostał. A tak u ciebie? No, dobrze nawet. A jak, o Jezu! Przyczepy poszły bokiem. Panie, co tu się stanęło? Babka byś to zobaczyła, to byś nie wytrzymała. Normalnie zawału byś dostała, powiem ci. No, bym zaraz koło Stacha leżała. Ej, którym się kontrol... Dobra. No ja pierdziałem, serio zrobiłem kubkę na tą stronę? A i znowu nie wziąłem tego moda, którego mi polecaliście. Kubkę to się robi w łazience. Czekajcie, ja będę musiał, że już teraz chcę, żeby chociaż ładniej to wyglądało. Polecę sobie na tą stronę. I wam wykipuję. Porobimy trochę większe te kubki. Czemu ta przyczepa nie chce sypać? Boże, za daleko, serio. Pierdolnięte. Nie mam pytań, nie? Dzisiaj coś dawno się nie grało. Fakt, że nie to nie usprawiedliwienie, ale kurde, nie mogę się ogarnąć w ogóle. Czekajcie. A widzisz? Jak podjadę tu, toś mnie kurwa przecież tym... O kamień się zawadzę. Nie, jakoś pójdzie. Coś to. No czemu to nie chce sypać? To dla każdej przyczepy trzeba robić oddzielnie? Ten, z hip-tip-trigger?
Nie. Raczej nie. Nie. Jeszcze ostatnie podejście. Jeszcze nie, bo one ci wnosił, słuchaj. One ci, jak wciskasz te tam kontrol chyba Q czy R. Kontrol T albo R. To ono ci wnosił, robi trigger, stawia w tym miejscu. Aha, i później czekajcie. Jak byś tam nie przyjechał, to ono ci tam będzie sypało i kubkę robiło. Moment, bo już rozkminiłem. Już kurwa, teraz kubka się z tej strony robi, nie wierzę. Ej, dobra, zrobimy w taką, w tą stronę już zrobimy, trudno. Aleks, Arek, spójrz na czat, która lepsza? Co tam ogarniasz na nas? Miniaturkę. No, to ja wyjdę. Wyjdę, to ci powiem. I ogólnie tak leci u mnie. Teraz mówię to euro i nie wiem, kiedy tak naprawdę wróci normalna aktywność. Będę starał się coś singla jeszcze dla was ponagrywać trochę. Stranded Dream na pewno się pojawi, może jeszcze dzisiaj. Nie, raczej nie, dzisiaj zrobimy sobie dłuższy odcinek po prostu z farminga. Ja 15 minut. Nic ciekawego jeszcze za dużo nie powiedzieliśmy. Dobra, wiem. Druga ładniejsza jest. Czekajcie, o, tak teraz myślę. Kamerę sobie odstawiłem. Dalej będzie o wiele lepiej, bo wam chyba tutaj widać wszystko. A, zresztą tempomatu nie używamy. Już nie pamiętam, którym się tu nawet tempomat odpalało. Dobra, ciśniemy sobie na gospodarstwo i lecimy ładować kolejne szufle naszego obornika. Będziemy wozić sumę, będziemy to na belki zbierać. Zaraliłeś przyjęcie. I ogólnie zapraszam też na główny kanał, gdzie pojawił się ostatnio film. Pojawił się zresztą na dwóch kanałach, Mafia Solec Team i na Mafia Solec. Pojawiły się filmy, jeden ze zbierania się buraków, chciałem powiedzieć, ze zbierania właśnie kamieni, a drugi się pojawił właśnie z mojego zajebistego czypeka, którego tak lubicie, miał materiał trafić do kosza, ale dobrze, nutę od Pakito, miał fajną nutkę w filmie, udostępnił mi ją. I udało mi się coś zrobić z tym materiałem. W następnym tygodniu prawdopodobnie poleci sobie akcja Żyto, bo mam to na komputerze, nutki już mam mniej więcej znalezione, znaczy Tanas mi tam jedną podesłał, dość fajną. Mam ze dwie, trzy jeszcze w zanadrzu, także trzeba będzie po prostu to wszystko porozkminiać i zobaczyć, jak to pójdzie. Jeśli tak, to właśnie następny tygodniu na niedzielkę powinniście właśnie mieć akcję Żyto. A za dwa tygodnie, jak tam pisałem z Adrianem, prawdopodobnie już lecimy sobie na żniwa do agrotermu, bo jęczmień o zimy już się robi żółty. O, ty kurna dziad. No. Chyba źle wiecie co? Źle podjechałem. Kurwa, no serio. Halo, policja? Proszę pana, mówi Himmel Jadwiga, Lipinki Łużyckie, Łączna 40. Halo? Cześć. Co się stało? Wybuch serca, ktoś nam podpalił serce. Co podpalono? Ale ktoś podpalił. Co podpalono? No, ja nie wiem. Wybuch serca, ktoś nam podpalił serce. Koło poczty objazd tutaj. A straż pożarna jest? No... Straż... Przyjechała straż. No... Tak, gasi? Serce się dopala. Gasi straż? Halo? Nie gasi. Co za idioci, kurwa. Nie mogę. Zgłaszam. Co pani zgasza? Halo, halo? Chyba zgaszam. Styrtę podpaloną już. Wybuch serce, ktoś nam podpalił serce. Co podpalono? Zgłaszam. Halo. Chłopaki się bawią, a doładował. Halo. Ja nie wiem, kto podpalił. Ja tym bardziej. Nie wiem, kto. Ja tym bardziej. No... Ja nie wiem, ale ktoś podpalił. Straż jest? No, syna nie ma w domu. O straż pożarną chodzi przy pani. Przyjechała straż. Nie gasi. A to kurwa. No. A co mu nie gasi? No, ja nie wiem. To pani się pójdzie zapyta. Serce się dopala. Pani się pójdzie zapyta. No. Pani się nie boi. Kurde, nie mogę tego rozkminić do końca. No. Już za bardzo opuszczam. No, ja nie wiem. Dobra, na miejscu ja jestem. Starczy. No jak się dopali ta styrta?
Nic jemu już nie zrobimy raczej. Ważne, że to co mogłem, to co mogłem do pieca wrzuciłem i spaliłem. Już się dopaliła, spaliła, już nie ma. To babcia mówi, że powracasz już niedługo do nas w pełnej odsłonie. No. Czekajcie, ja tu sobie wyzbieram ten obornik, gdzie mogę jeszcze. Kurde, myślałem, że... No, fajnie tak wyjdzie, ale mi się buguje tu dużo rzeczy. Co wam mogę powiedzieć, to, że będę się starała już mając ten internet. Jak bolet mi ten czystą mapę udostępni, takie małe mapki sobie robić i na nich grać, na przykład i nagrywać. Bo mam fajny taki pomysł. Fajnie by było na przykład takie normalne let's playe i na przykład takie zagraj z babką, coś w tym stylu. Jo, nie, po prostu taką starą, typową polską wieś, tylko że nie ogarniałbyś sobie tego i wiesz, ty babka jakaś stara, jak ktoś stacha by musiał grać, nie? I coś w tym stylu, nie? Bo raczej samą byś tego nie ogarnął zmieniać wszystkiego, no wiesz? Wiem. Kurwa. To było fajne. Taki, wiesz, odcinek od początku do końca z babką. No taka seria raz w tygodniu, taki odcinek. Kto by chciał, to by oglądał, kto by nie chciał, to by nie oglądał, ale jakąś tam rzeszę fanów, jak to powiem, by na pewno to zdobyło. No ja wiem, że babkę lubi ta, nie? No mówię, teraz jakoś się dawno babki nie biło, nie biło, nie było. Nie biło! No, żebyś wiedział, że nie biło. Ja byłam w sanatorium, ja się kung nauczyłem. Ostatnio Stachowi napierdoliłem, jak chciał mnie łopatą bić. Polecam live. A no ja właśnie, zapraszam do Tanasa. Właśnie, bijcie tam do chłopaka, do Tanasa. Chłopak nagrywa, staro się filmiki robi. Ładne. Stachu będzie dzwonił zaraz. Stachu? Halo? 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 Stachu? Stachu? Zastanówta się dzieciory, kto będzie z was pojeżdżał, bo Elia przyjedzie, będzie wozić słubę, będzie też pod ospad, siada, a pisiory rady, może być dobra. O, już dziadek dal Europy już jedzie, opał, ole. Zastanówta. A wy kurwa, co tu się opierdolo, to leży za pod mnie wokół, co kurwa, i oto rosy, ale zawę kurwa, wstaj, no już, i roz, kurwa, będzie mi się... Czasy dzieciństwa. Rozłączyłam się. Dobrze, czasy dzieciństwa, może ktoś pamięta ten film ze zbierania słomy, ja pamiętam, kurde, stary telefon jeszcze się miało, w szkole się to znalazło. Szkoda, że ta jakość była bardzo słaba tego filmiku, ale ogólnie zajebiste to było. Kurwa, nienawidzę tego ładowania! Bo co mam opuszczone widły trigger, mam za wysoko i mi się stary ładuje od razu w powietrzu, nie? Jak tylko mam pustą łychę. I kurwa, co chcę z przyczepy odjechać już normalnie, nie? Wysypany. Kurde, jeszcze mi się za karnik tu zawadziło, bym karnik urwał prawie, że panie, co pan, co się dzieje dzisiaj w tym odcinku, ja już kurde, taki szczęśliwy, bo mówię, że nagram singla, se pogadamy trochę, bo miałem dużo rzeczy wam do przekazania, o meczach chciałem pokazać, o tym, nie, w pizdu tam, kurwa, Krzychu, nic się nie udało zrobić, jeszcze tu mamy trochę minut tego odcinka. No, my ostatnio zbieraliśmy sumę Brączka, zbierałem, ale to już mówiłem na niektórych let's playach, więc nie będę i piąty raz powtarzał. Odciski mi dopiero schodzą, jak widzicie. Czekajcie, nie widzicie. O, nie widzicie tego. Nie widzicie tego, bo słońce źle pada. I zaraz polecimy sobie kolejną przyczepę, także o tym euro, ale dobra, już o tym euro teraz się popowiadam na... A wy kurwa, co tu się opierdolo, ta leżeta pod mnie wokół, co kurwa, i o tu ropy, zawę kurwa, wstaj... Dobra, ale weź to wyłącz, bo dzieci oglądają, później będzie ten, że uczymy źle znowu. No weź tu, nie włączaj ale nic. Ale wiesz, trzeba wywozić słomę. No trzeba wywozić, ale tu Sławek pilnie kręgosłup ci pracuje, kurwa, snopeczki to tylko latają. Nie, ale już nie puszczę, już nie puszczę, mówię. Ktoś jak będzie chciał, to sobie to tam obejrzy w oryginale. No, polecam. Złożenie słomy chyba, nie? Jo, to jest takie strasznie dziwnej jakości, ale całkiem w porządku. Idę się pośmiać. Idę się pośmiać, jo, tam uchachaj się trochę. To już o euro sobie pogadamy na trochę innym odcinku. Guchmanie, mówię, idzie się pośmiać. A. No to jednak Polek, tobie aparat potrzebny, babka no, to dobrze. No, ja mam jedno ucho zatkane, a drugie nie słyszę, to nic nie poradzę na to. I teraz czekajcie, już mówię, tak jak o euro pogadam sobie na innym odcinku, bo już teraz nie ma sensu, bo już pewnie większość z was wyszła. Ale od czasu do czasu musi się złożyć taki odcinek. Inaczej bym tego nie naładował, chyba żeby bardziej wypaliło, ciągnik stałby na dworzu. Ja bym wyjeżdżał, ale wiecie, no nie byłoby tego chyba takiego klimatu. Bo jednak to zawsze ładowanie obornika, skórnika, no to jest ten klimat, że ciąg stoi w środku. O, już tu do końca i wybiorę.
Słuchajcie, zamknąłem sobie wreszcie, bo chciałem tu ten cały obornik. Wiem gdzie. Wie, tak. Ej, trzy rzeczy mogę robić, nie? Na joysticku. O ty. Kurwa, to jest dopiero pompa dobra w tym. Olej tam mi pięknie przechodzi, kurde, przez wężyki i idzie ładnie. Trzy rzeczy mogę podnosić, akurat łyżką, wiecie, wyginać funkcję łyżki i zamykać w tym czasie. Także no zajebista sprawa jest z tym joystickiem. Czekajcie, tutaj trzeba uważać, żeby nie porywać nic. Chyba to ostatnia przyczepa. Już przyjedzie, będziemy zwolić tłumę. Brakuje mi tego, że na tych przyczepach nie pojawiają się takie górki, jak to u nas się sypie obornik. Mógłbyś Tarek kiedyś jaką, ale ciekawe czy znalazłbyś taką teksturę. Od kiszonki byś musiał chyba wziąć. A wiesz co? U nas jest tak, że zawsze jak sypią obornik na przyczepy, to stary, to są takie pustki górki, że ty sobie nie zdajesz sprawy, jak oni jadą trochę często, to spada, no ale mówię, no jak mamy jeździć, jadą nasi rolnicy po obornik dość daleko, to... O, dobra. Przesiadłem się już tak, bo nie chciało mi się teraz tego szukać na daleko. To wiesz, no za każdym transportem to bym nasypiał na te przyczepy, ile się tylko tam da, nie? Także fajnie by to wyglądało, takie zajebiste kubki duże, usypane. Często z kiszonki, jak się woli, to właśnie są takie. Więc tylko by trzeba było jakoś teksturowo, ale model pod ten. Jakąś przyczepę daną pod obornik chociaż zrobić. Teraz na Bolusiowie to będziemy robić. A wiem, jaką Brączek mapę wziął. Jaką? Ubójka Bohuna była. No aj, nie wiem, nie oglądam. Ale dzisiaj właśnie zapraszam do Brączka, bo taki odcinek godzinny prawie, że będzie. Ja się podwyższę trochę, z wyższej hierarchii, żeby być. Będzie u Brączka taki odcinek godzinny. Będzie dopiero godzinny odcinek, gdzie będzie chyba jakieś zbieranie trawy sieczkarnią, jo? Jak to tam dla nas, bo właśnie... Jakie maszyny są? Zobacz, weź obczaj. Fendy, John Deere... A no nie o to mi chodzi. A, to jest ta sieczkarnia. Kiedy ten odcinek będzie? Jest, dzisiaj. Ujdę przyczep, panienku. O, się trochę kopie tu. Bado się na kos. Ej, Borek, ja wiesz jak zrobić te kubki? Jak? To trzeba by było, słuchaj, ten, bo w 15 to masz coś takiego, że jest taki na przykład prostokąt wsadzony w przyczepę i tylko w ten obszar ci się nasypuje, nie? Mhm. No. I ogólnie trzeba by było zrobić coś takiego, takim u góry, wiesz, jakby łukowym, żeby to się tam mogło też nasypać. Musiałbyś z Fajnem pogadać. Dobra, ja to wiem gdzie. Lubię. Dobra, wysypujemy sobie to i chyba będziemy kończyć. 27 minut, kurna dziot. Nic ciekawego wam dzisiaj nie przedstawiłem. Z chęcią nagrałbym drugi raz ten odcinek, ale... Ale tak to znów wam nic dzisiaj nie wydam, bo już jest po 11. Zanim ja to wyrenderuję, chcę się wziąć też za Bolusiowo, za dużo bym dzisiaj stracił. A takie no to najważniejsze wam powiedziałem, że właśnie Bolusiowo już jest w trakcie pracy i ta aktywność na kanale na razie to nie wiem kiedy powróci. Także ja wam dziękuję za tą uwagę, jak ktoś wytrzymał to przepraszam serdecznie za to co tu się dzisiaj działo, ale chciałem ładować ten obornik z kurnika i jednak niestety ten zestaw był troszkę za duży chyba, ale dzięki temu powiększę ten kurnik teraz jakoś, postaram się zrobić go większego, szerszego, tak żeby można było fajnie sobie poładować ten obornik, bo jednak fajna frajda jest. Zobaczę, może podwyższę te poidełka, karniki, przepraszam bardzo, przez to można by było wyżej podnosić tura i na pewno lepiej by się to by wyszło lepiej, dlatego że jak teraz ja myślę, my mamy zajebiście wysokie przyczepy, bynajmniej ta jedna i nie wiem czy na nią da radę ładować. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, przepraszam za to jak to wyszło. Zapraszam do chłopaków na kanały, Arek już niedługo powraca, dzięki wielkie za uwagę, na razie, trzymajcie się, kibicujcie Polsce, cześć! No. Cześć. No cześć.